Cześć, to Ernest! Dzisiaj na serwery wylądowała aktualizacja 9.30 i wow, zaszło dużo pozytywnych zmian, a do tego weszło wiele świetnych skinów i nowych emotek. No, w końcu do pobrania było ponad 2 GB danych na budżetach. Zacznijmy jak zawsze od nowości. Na pole walki wkroczył nowy przedmiot do leczenia. Fontanna obfitości. Fontanna obfitości wypada w 2 sztukach w lesie niebieskiej. I naraz można trzymać takich aż 6. Fontanna jest wyjątkowa wśród przedmiotów leczniczych. Wyróżnia się tym, że się nie rzuca. Po zbiciu się dosłownie ochlapuje wszystko dookoła i graczom daje 20 punktów zdrowia lub osłony. To zależy od tego, czy ktoś już ma osłonę, czy nie. I uwaga, to działa też na waszych przeciwnikach i powalanych graczach. Jest to bardzo ciekawy przedmiot, dajcie znać, co o nim uważacie. Mi ten pomysł się podoba. Jeszcze bardziej się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że dzisiaj z gry został usunięty łuk bum bum. Ta OP broń już nie będzie do znalezienia. Poza tym usunięte zostały też dynamity oraz podwójne pistolety. Usunięto też opóźnienie przy wyjmowaniu strzelb, ale opóźnienie dalej jest, jeśli przełączacie się między strzelbami. To oznacza, że double pompa nie wróciła, ale teraz strzelby wyjmują się szybciej. W temacie strzelb bojowa dostała nerfa na odległość. Teraz, na daleko, zadaje mniejsze obrażenia. Oj, nie można już latać na nowych granatach. W trybie kreatywnym za to są 2 nowe wyspy oraz nowe, jedno z moich ulubionych narzędzi. Rekwizytomat. To jest urządzenie do prop hunta i polecam je wypróbować każdemu. Na mapie zaszło jeszcze wiele zmian, a do tego nadchodzi mnóstwo nowych eventów i broni, ale tak zawsze w następnym odcinku. To tyle z, myślę, najważniejszych zmian i nowości w tej aktualizacji. Na koniec, jak zawsze, pokażę wam wszystkie niezaszyfrowane skiny i emotki w grze. Ich wygląd znamy dzięki Jantechowi na Twitterze. I uwaga, tak, to jest skin Utopia za 90 Fortnite'ów. Dodatkowo ten skin będzie miał dużo stylów. No okej, zapraszam do oglądania.